Mariusz, powiedz, jak się czujesz jako pionier boksu zawodowego teraz po tym, po tej pandemii koronawirusa? No bo w zasadzie jesteś jednym z pierwszych na świecie. Michael Benson, nie wiem czy widziałeś na Twitterze, już zamieścił nawet taki kalendarz odliczający dni do walki Wach-Johnson. Kurczę, nie no, wiesz. Nawet dzisiaj nie zastanawiałem się nad tym, tak? Po prostu wpadliśmy na taki pomysł. Myślę, że wiesz, że kibice są głodni, no, oglądania boksu tam, wiesz. Wszyscy są chyba i dziennikarze, a ty byłeś głodny boksu, brakowało ci już tego, bo miała być w marcu ta walka z Kabajelem, nic z tego nie wyszło. No właśnie, tak, to też, wiesz, szykowałeś się parę tygodni do tamtego pojedynku, wiesz, później ta pandemia, wiadomo, że to nie zależy od zawodników, od organizatorów, od nikogo, tak, po prostu coś takiego wyskoczyło i teraz każdy naprawdę nie wie, wiesz, każdy się nastrenuje, w mniejszym albo większym stopniu. Każdy chce, wiesz, już poczuć tą adrenalinę taką startową, wiesz, zacząć sparingi jakieś i same walki, no. Ja każdy z nas czeka, no, tak, wiesz, trenować bez celu, to też się tak nie da w 100% trenować dobrze. A tematu Kabajela, rozumiem, już nie było. Zresztą Kabajel chyba sam stwierdził, że na razie teraz po tej kwarantannie to za wcześnie na wachę jest. Kurczę, powiedzi, że dalej jest, że to oni, tą galę przenieśli, tak, nie, że zlikwidowali, tylko że przenieśli, tak. I czekamy na jakieś pismo z ich strony, tak, na kiedy, żeby się dowiedzieć, bo w kontrakcie było takie, że coś, że dopóki oni nie zrezygnują z tego, nie skancelują, że ta walka odbędzie się nasza, no, wiesz. Czy rozumiem, czy jeszcze jest to w grze. Co wiesz o Kevinie Johnsonie? Bo to jest rywal doświadczony. Natomiast ostatnio trochę taki journeyman. Zresztą ostatnio połączył was Kevin, Martin Bacolo, obydwaj z nim boksowaliście. Tak, kurczę, no to myślę, że to jest taki, wiesz, doświadczony zawodnik. Tyle lat co ja. Walczył, wiesz, tak samo z najlepszymi na świecie. Tego doświadczenia ma. I wiesz, no, po jakiejś tam tym rozstaniu z boksem na chwilę moim. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa walka. Wiadomo, że tak samo nie mogę go lekceważyć. Muszę być przygotowany w 100%. Muszę wyjść, dać siebie wszystko i wygrać w jak najlepszym stylu. No właśnie, pojawiają się pytania o styl, bo niektórzy już narzekają, że Wach kontra Johnson to będzie nudna walka. Jak ty do tego podchodzisz? Kurczę, no wiadomo, no to on... Bo on jest takim, przepraszam Mariusz, on jest takim zawodnikiem, który no, nie przegrywa przed czasem, ale boksuje w nudny sposób. Będziesz miał jakąś taką... To jest takie... Co to za zawodnik, tak? Oni jadą po wypłatę, tak? Nie zrobić sobie dużej krzywdy, nie da sobie zrobić dużej krzywdy, ale wiesz, przeboksować. Wiesz, będę musiał coś zrobić tak, żeby go nagłuszyć i skończyć go, tak, bo na pewno będę chciał się pokazać w tej walce z jak najlepszej strony. Powiedz Mariusz, bo stanęło na Johnsonie, ale wcześniej zdaje się był tak. Po pierwsze była kandydatura Różańskiego, po drugie Ustinów jeszcze wchodził w grę. Mnie bardziej interesuje Różański. Dlaczego nie doszło do walki z Różańskim? Wiesz co, były rozmowy prowadzone, tak. Też był na tą walkę, był na tak, tak. Tylko że po prostu ta pandemia, wiesz, wszystkie pozamykane, wszystkie sale, siłownie, wiesz, i stwierdził, że nie ma, wiesz, nie ma warunku do przygotowania się na czerwiec, tak, zero, ale jakby był to jedyny termin, byłyby normalne warunki, to myślę, że moglibyście zobaczyć taki pojedynek.
A właśnie, bo to, Właśnie. słuchaj, bo to jest ważną rzecz zauważyłeś, że oprócz tego, że są problemy z podróżowaniem, z organizowaniem imprez, to jeszcze jest Tak. ciężko trenować. Jak ty trenujesz? Bo ty wiem, że już teraz trenujesz, ale na przykład jak będzie ze sparingami? Z kim będziesz sparował? Właśnie nie mam. Z Kamilem Bednarkiem? Na pewno będzie trzeba było jakieś, wiesz, z zagranicy ciężko będzie kogoś ściągnąć, tak, bo to wiadomo, przylatuje kwarantanna i to wszystko, tak. Kurczę, tak jeszcze się, wiesz, z trenerem do końca, tak podrzuciłeś taki pomysł, tak, że to już pora się zastanawiać tak, nad takimi sparing partnerami, bo tak jak wiemy, gdzieś za granicę jak ktoś przyleci, to musi kwarantannę przejść, tak? No, I to słuchaj. też się trzeba zastanowić nad tym wszystkim. Kamil Bednarek i Łaszczyk Kamil mają też niebawem walki, więc może tak, to jest jakiś sposób, nie? Też ja sparowałem, wiesz, z jednym, z drugim. Wiadomo, że to są też elementy treningu, tak. Ja też muszę, wiadomo, że to nie na pełnej sile, ale muszę ze szybkością nadrabiać z tymi mniejszymi, tak, muszę za nimi biegać, wiesz, szachować ich, wyprowadzać szybciej ciosów, tak. Ja w niektórych walk sparowałem, tak, z takimi mniejszymi chłopakami. Dobrze, Mariusz, a tak zupełnie poważnie, bo jeszcze tak, oprócz Różańskiego, ty sam ostatnio wyrzuciłeś wyzwanie, stwierdził, że chciałbyś zaboksować z Adamem Kownackim. Coś powiedz na ten temat, bo sparowałeś Wiesz z Adamem, co? ja jestem ciekaw, Nie, jak te sparingi wyglądały. nawet nie rzuciłem, tylko za którymi tam zapytał redaktor, czy mógłbym, wiesz, zawalczyć z Adasiem, tak? Ja mówię, żeby mi tam 2 tygodnie wcześniej powiedzieli i boksuję, tak? I ja tam was szanuję, bardzo mega w porządku chłopak. Wiesz, ja do jego boksowania nic nie mam, tak? Ja ani złego słowa nie mogę powiedzieć, tak, o jego boksowaniu. Ma charakter do boksu. Jego walki są bardzo fajnie się ogląda, bo wyprowadza mnóstwo ciosów. Wiele się dzieje w tych jego pojedynkach i ludzie chcą oglądać takich zawodników, tak? Wiadomo, ostatnią walkę przegrał, ale myślę, że się pozbiera i jeszcze nam dostarczy paru fajnych walk. A to jest tak trochę może, że te sparingi jakoś podrażniły twoje ambicje, bo zobacz, bo tak naprawdę jak się mówi o polskich ciężkich, to cały czas się mówiło tak, mówiło się, że najlepszy jest Kownacki, ostatnio wygrał z Izu, to się mówiło o Różańskim, był gdzieś Szpilka, który wygrał z tobą taką bliską walkę, a niby Wach zawsze przegrywał, tylko że ty zawsze boksowałeś, no chyba zdecydowanie najmocniejszymi rywalami w Polsce. Wiesz co, no, wiesz, każdy się pyta, na którym miejscu się czuje, tak? No właśnie. Co, mamy różne rankingi, tak? Wach na czwartym, wach na piątym miejscu, wach na drugim. Wiesz, to jest, myślę, że to każdy z nas wie, w którym miejscu jest w danej chwili, tak? Wiesz, teraz tam nie wiem, na drugim czy na trzecim jestem. Ja, wiesz, ja siebie uważam, że jestem naprawdę wyżej, tak? No bo miałeś, przepraszam, Mariusz, miałeś okazję sparować się z Adamem Kownackim, więc chyba też masz jakąś optykę na to wszystko, inną. Też mam, wiesz, wiadomo, że to sparingi to nie jest to samo, co sama ta walka, tak, wiesz, ale dużo możesz poznać, wiesz, do zawodnika, z którym sparujesz, wiesz, tak jak ja sparowałem, wiesz, z mistrzami świata i wiem, który co potrafi, wiesz, jak potrafi boksować, wiesz, w jakiej dyspozycji jest danego dnia, tak, wiesz, takie sparingi, ja osobiście uważam, że dają bardzo duży obraz, tak, danego zawodnika. Wiadomo, że to na przykład ja do Adama pojechałem, to on był na początku sparingów, tak, że te sparingi z dnia na dzień, ze sparingu na sparing wyglądało coraz lepiej, tak. Wiesz, sparing sparingowi nie jest równy, no, to trzeba, wiesz, trzeba się wstrzelić dobrze we wszystko, nie. A zaskoczył ci ten wynik walki z Heleniusem? Bo na przykład, nie wiem, Szpilka, który sparował, Szpilka sparował z Heleniusem i on mówił, że to Kownacki wygra do drugiej, trzeciej rundy. W zasadzie wszyscy tak mówili, tak? Nawet ci, którzy oglądali te sparingi, ty sparowałeś z Adamem. Jak to widzisz?
pojechałem, jechałem niestety z bardzo doświadczonym zawodnikiem. Wiadomo, że ten swój czas już minął jego, tak, ale właśnie on w takiej walce, gdzie pojechał na straconej pozycji, on nie miał zero stresu, tak, pojechał, przetrzymał to i wiesz, ta siła na wagę ciężką, pokazał ją w ringu, tak, że ten wiek, te przegrane, to wszystko gdzieś tam można zminimalizować, bo się ma uderzenie, tak. Mhm. I wiesz, on to po prostu wykorzystał w 100%, no, ale nie. Mariusz, zakładając, że wygrasz z walkę z Johnsonem, jak ty widzisz swoją przyszłość? Bo przychodzą oferty do ciebie cały czas. Był i Parker, tak? I zdaje się też, że Ajagba był zainteresowany walką z tobą, ale wybrał Kożanu ostatecznie. Kabayel był teraz. Jak ty siebie widzisz? Bo gdzieś tam powiedziałeś, że może boksować do 50, nieregularnie, ale jak siebie widzisz? No, kurczę, wszystko zależy od wiesz, od chęć, tak. Ja myślę, że już przeżyłem większość swojego życia, również większość sportowej kariery, że mam za sobą, tak. Ale będzie zdrowie, chęci są w 100%, tak. Chęci, zdrowie dopisuje, nic mnie nie boli. Wiadomo, że teraz ja bym chciał trenować, wiesz, więcej. Jeszcze więcej, jeszcze mocniej, tak? ale trener mówi, że jednak te lata są, tak, że to już trzeba troszkę zmieniać te moje treningi, tak, nie można, nie mogę dwóch czy trzech treningów dziennie robić, tylko wiesz, dwa razy dziennie trening, na następny dzień jeden trening, wiesz, żeby ten mój organizm tak samo nie za bardzo zmęczyć, tak. Wiesz, u mnie chęci są, jakieś tam aspiracje do dobrych walk na pewno są, tylko trenować, tak, i wiesz, i trenować i czekać na jakieś fajne opcje.